Paco Power System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Podglądaliśmy dzisiaj trening naszego jedynego lubelskiego zawodowca Łukasza Maceca. Łukasz, aż miło było popatrzeć, jak zasuwałeś dzisiaj na treningu. No jest motywacja, prawda, do następnej walki się przygotowuje. Miała to być walka z Rafałem Jackiewiczem, jednak się nie zgodził. Także no nie wyszło, będę walczył z kimś innym. Mam nadzieję, że z jakimś dobrym przeciwnikiem, bo chcę się pokazać z jak najlepszej strony. Mówisz o gali, która 14 grudnia ma odbyć się w Pile. Tak, 14 grudnia w Pile. Łukasz, w tym roku dwa pojedynki. Jak cofasz się, czy tę walkę we Włoszech z Gianluca Branco? Ja przypomnę, przegrana na punkty, no, pojedynek 12-rundowy. Można chyba było wygrać dzisiaj, tak rozpamiętując to po tych paru miesiącach. Można było wygrać, ale na pewno nie we Włoszech, tylko w Polsce, nie byłoby problemu. Także no, jadąc do kogoś trzeba liczyć tylko i wyłącznie na knockout, bo w zasadzie no, nie ma wyjścia, żeby po prostu sędziowie dali wygraną, no, prawda? Było to u niego na jego terenie, on był faworytem, także no to było ciężko wygrać na punkty. Dwa miesiące później, w kwietniu, pojechałeś do Tampere, do Finlandii i pokazałeś, że jednak można wygrać na ringu przeciwnika. Jussi Koivula nie miał nic do powiedzenia w starciu z tobą. Tak, później, dwa miesiące później mi się udało, byłem już taki zdeterminowany. Wiedziałem, że no jadę po to, żeby go znokautować, bo znowu będzie lipa po prostu i nie da rady wygrać. Także jadąc do kogoś naprawdę nie ma innego wyjścia, tylko trzeba na ten knockout liczyć. No i też może wrócę do tej walki pierwszej, to była moja taka pierwsza dwunastka, nie wiedziałem do końca jak te siły rozłożyć. No wiadomo, to wszystko jest kurczę po to, żeby się nauczyć. Człowiek łapie tego doświadczenia i z takimi właśnie zawodnikami. Także no na takich pojedynkach się dużo uczeń nabiera, prawda, tej rutyny, także takie walki są potrzebne. Nie da się ukryć, że jesteś głodny boksu, że ta półroczna przerwa od walk gdzieś tam siedzi, aż widzę, że na zajęciach aż buzuje, że ta energia gdzieś ten upływ musi no, mieć miejsce. Tak, jak najbardziej, już nie mogę się doczekać kurczę tej walki, myślałem, że zaboksuję pod koniec listopada, jednak się nie udało, cały czas jestem w ciężkim treningu, no i przygotowuję się pod kątem tej walki na grudzień i mam nadzieję, że będę w jak najlepszej formie i pokażę się z jak największej strony. Wróćmy jeszcze do Rafała Jackiewicza. Z tego co wiem, padła druga propozycja, bo ile by nie uda się zorganizować 14 grudnia pojedynku z nim, to w przyszłym roku, w lutym prawdopodobnie, do takiego starcia mogłoby dojść. Tak, Rafał tam wyraził zgodę, że ewentualnie w następnym roku, w lutym, może się zgodzić na tą walkę. No jak ja najbardziej będę czekał na tą walkę. I będę się do niej już przygotowywał, tak żeby pokazać się z jak najlepszej strony i wygrać, i pokazać piękny pojedynek. Bo to byłby pojedynek na szczycie kategorii, w której walczycie. Ja przypomnę, że przed 3 laty w Łodzi walczyłeś z Krzyszkiem Szotem, to był początek twojej kariery, tam bardzo wyrównany pojedynek, rzeźnik no bardzo utytułowany, też wtedy nie przegrał tak jak ty, no na punkty sędziowie wtedy nieznacznie przyznali zwycięstwo Krzyśkowi. No dali mu zwycięstwo jednym punktem, co do tej walki, uważam, że tej walki na pewno nie przegrałem, ewentualnie mógłbym dać remis, a jeżeli byłaby możliwość, chętnie bym skrzyżował rękawice. Widzę teraz po tym, jak on jeździ, po prostu łapie oferty z nienacka, co się trafi, to bierze. Także no też szkoda, że po prostu mnie skazali na tą przegraną, a on teraz jest u schyłku swojej kariery w zasadzie. A ja chcę się dalej rozwijać i walczyć, także no to taki wybór. Kiedy, jeżeli by można było tą walkę, jak najchętniej bym mógł z nim boksować.